Dziękuję za ten poprzedni wykład, ponieważ on też jakby wprowadza do tego, co ja chcę jeszcze powiedzieć, rozwinąć. Mianowicie taki fundamentalny problem, jakim jest problem idei. Jest taki przedmiot w nauce jak historia idei, czy bliski mu historia filozofii na przykład, gdzie analizuje się pewne pojęcia, pewne idee i historie, a później także wpływ tych idei na politykę, na bieg historii, na losy narodów nawet, czy państw. I tu właśnie jest tego przykład. I jeżeli chcę powiedzieć coś o Aleksandrze Duginie, to właśnie to, w jaki sposób jego praca nad ideami, którą można różnie oceniać, bo właśnie, ale od tego jest nauka, od tego jest środowisko uniwersyteckie, a nie tylko polityczne, które łatwiej to będzie negować, z góry odrzucać, trochę z pewnego strachu czy urazu. Natomiast zadaniem naukowca, filozofa, historyka idei, może nawet teologa, jest właśnie jest analiza idei, które mają potem wpływ właśnie na działania polityczne. I tak jest w przypadku Dugina, który, którego ja osobiście tak badam od przynajmniej 20 kilku lat, kiedy prowadziłem prace też i magisterskie moim studentom na ten temat. Czytając oczywiście w oryginale i artykuły, i książki, i tą szeroką działalność, która gdzie są rzeczy genialne i rzeczy szalone, błędne i również niebezpieczne. I teraz moim zdaniem taka uwaga metodologiczna, zadanie właśnie naukowca, także w takiej materii już bardzo gorącej, akurat takiego autora, jest badać to wszystko, aby tę bombę rozbroić. Bo jeżeli ta bomba, gdzie jest pomieszanie różnych pojęć, pomieszanie prawdy z błędem, z herezją, w przypadku Dugina może z gnostycką herezją, jeżeli to zostawimy i ono będziemy tego unikać tylko, takie zdarzenie miało właśnie niedawno w Gdańsku, gdzie przetłumaczona książka, ja pomijam te konteksty polityczne, kto ją przetłumaczył, zawiesza się już prezentację gotowej książki Dugina, której zresztą jest niewiele. W Polsce napisał ich setki, jeśli nie dziesiątki, to setki nawet. I to wtedy nie ma możliwości ustosunkowania się do tego, właśnie rozbrojenia tych bomb ideologicznych, ideowych, które byłyby mniej niebezpieczne, a one są niebezpieczne i to unikanie z tego wyrazu, unikanie tej analizy, nawet nie mówię już o dialogu. I to jest podobnie jak z innymi takimi właśnie książkami jak Mein Kampf, które całkiem niedawno zostały przetłumaczone, dopiero z analizą naukową. Szkoda, że nie wcześniej, żeby można było to właśnie dokładnie zbadać. Dokładnie zanalizować. I teraz, co jest taką silną stroną Dugina? Bo tytuł mojego wykładu jest trochę taki prowokacyjny, czego się możemy nauczyć od Dugina. Jest silną stroną, jest jego ogromna erudycja, oparta o znajomość kilku języków, co najmniej. Interdyscyplinarność, znajomość, także dobra znajomość filozofii, a także historii religii. I z pewnością ja osobiście mogę powiedzieć, że wiele od niego nauczyłem. Zainspirowała mnie jego erudycja, jego wszechstronność, również jego błędy, z którymi trzeba polemizować, czy demaskować nawet. I z pewnością
Trzeba to robić, jeżeli on ma wpływ na politykę rosyjską, a z pewnością taki wpływ ma. Choćby jego książka na temat geopolityki, która jest podręcznikiem, jest czy była podręcznikiem w Akademiach Wojskowych w Rosji. Ale ja nie chcę mówić o tym, o geopolityce, że nie chcę mówić o polityce, ani nawet o historii, tylko o tym aspekcie głównie filozoficznym. Analiza pewnych pojęć, które się pojawiają u Dugina, chociażby w Manifestie Wielkiego Przebudzenia, to jest taki tekst, który jest w internecie dostępny po polsku, gdzie ustosunkowuje się, gdzie tworzą pewną historię, głównie tak zwanego liberalizmu, swoiście pojętego, który utożsamia także w innych tekstach z nihilizmem. Uwaga, z nihilizmem. Od razu można zapytać, czy nie ma jakichś wspólnych mianowników z naszym myśleniem zachodnim, na przykład myśleniem komunistycznym, klasycznej filozofii wyrażonej w encyklopedii, wielkiej encyklopedii, powszechnej encyklopedii filozofii wydawanej w Lublinie. Albo na przykład z nominalizmem, który uważa za taką intelektualną, filozoficzną podstawę liberalizmu. Błąd nominalistyczny, który zaczyna się dla niego od Ockhama, który miał pewną temę na Lutra, aż do Bajdera, czyli tworzy pewną panoramę błędu intelektualnego, który poddał się Zachód i właściwie cała współczesna filozofia. Ja nie wiem, czy występowałem wiele razy, ale miałem wrażenie, że większość słuchaczy nawet nie wiedziało, co to jest nominalizm. I tego się można od Dugina nauczyć, że on wie, co to jest nominalizm, nawet jeśli interpretacja tego pojęcia i jego aplikacji do historii idei może być dyskusyjna. Ale niech będzie dyskusyjna. Niech to będzie dyskusja. I teraz nominalizm to jest jakby coś, co leży dla niego u korzeni ideologii liberalnej. I jest to bardzo poważna sprawa. Oczywiście łączy to także on ten liberalizm z kapitalizmem. Pisze to było dokładnie tak. Korzenie systemu liberalnego, kapitalistycznego tkwią w scholastycznym sporze o uniwersalnie. Czy my wiemy, co to jest scholastyczny spór o uniwersalnie? Jakie on ma znaczenie, dlaczego ten spór był taki namiętny i w sumie taki kompetentny też? Dlaczego święty Tomasz z Akwinu, a później cała tradycja dominikańska, o czym zresztą pisze, walczyła o tak zwany realizm, za którym się chyba on też opowiada. I tutaj do tego błędu nominalistycznego dołącza na przykład błąd utylitaryzmu, relatywizmu, pragmatyzmu, indywidualizmu, to co rządzi kulturą na przykład amerykańską, także uniwersytecką. Na przykład praktyka polityki amerykańskiej zaczyna się od tych w sumie błędów, bo to są błędy także dla nas, tutaj krytyka utylitaryzmu przez Jana Pawła II, czy Wojtyła wcześniej, relatywizmu przez wszystkich tomistów, ale też fenomenologów, innych opcji wielkiej filozofii, czy pragmatyzm amerykański, który jest dominującą filozofią na uniwersytetach amerykańskich. Czy pragmatyzm, czy relatywizm nie ma konsekwencji praktycznych? Ma i to zabójcze. I tutaj teza Dugina jest taka, że to jest liberalizm w tych różnych formach, także to jest zabójstwo duchowe. Tutaj dołączał także kryteria religijne, swoiście pojęte, szczególnie prawosławne, ale że zabójstwo biologiczne. I pokazuje jakby całą historię. Od początku do pewnego przewiduje pewien koniec, który kończy się transhumanizmem na przykład, który kończy się przemianą człowieka nawet nie w zwierzę, ale w maszynę, czyli kult maszyny, kult techniki, technokracja. I że ten człowiek będzie zniszczony, po prostu jest stopniowe niszczenie człowieka. On to
opisuje. I tu możemy dopiero zrozumieć motywację tych innych działań politycznych, czy nawet wojennych, traktowanych jako obrona przed zniszczeniem. Gdyby radzić w tym znaczeniu, uwaga, ja nie mówię, że on ma rację, tylko spróbujmy to udowodnić, że on nie ma racji. Nie zajmie nam to jednej godziny czy dwóch. On mówi, że liberalizm to jest nihilizm, który doprowadzi do zagłady ludzkości. Doprowadza. Próbuje to pokazać w skrócie. I ten wielki manifest, który miał być treścią owej książki zakazanej w Gdańsku, no, abstrahuję od sytuacji tam, nie osądzam niczego, jest treścią właśnie tej analizy. Mówią na przykład coś takiego, że liberalizm niszczy wszelkie tożsamości zbiorowe, także Kościół to wymienia, i że chodzi o ten indywidualizm, który na początku jest to indywidualizm, a później nawet tego indywiduum już nie będzie. Czy personalizm chrześcijański, czy zresztą jakikolwiek, nie kwestionuje indywidualizmu? Jeżeli weźmiemy Marytena, który rozróżnia między jednostką a osobą. Oczywiście powiemy, że drugi, który gdzieś tam za chwilę będzie weryfikował znowu imperializm, czy imperium, ideę imperium, że to jest też totalitaryzm. Powiemy, że ani indywidualizm, ani totalitaryzm to nie jest rzecz dobra. Jest to też jakiś antypersonalizm. Ale zanalizujmy to, udowodnijmy to, przekonajmy świat, że personalizm, na przykład polski, Wojtyły, Bartnika, Granata, genialny polski personalizm filozoficzno-teologiczny jest przekonywujący. Że potrafi wynieść te wszystkie liberalne bzdury i pragmatyzmu amerykańskiego, czy innego, utylitaryzmu i nas przekonać. Przekonać młodzież, która nie ma korzenia dzisiaj. Bo ulega tym liberalnym, destrukcyjnym, rakotwórczym, śmiercionośnym ideom. Oczywiście, że w Rosji była soborność, którą my, idea soborności mistyczna, którą był utożsamiony z totalitaryzmem, bo też to gdzieś tak potem nachodziło na to. No i to jest imperium. Ale tu też możemy dyskutować, czy nie jest to rozwinięcie, napisałem pierwszy artykuł o tym, rozwinięcie pewnej mistyki ciała Kościoła, ciała mistycznego Kościoła. I czy nie należy do tego wrócić, do pewnej tożsamości właśnie eklezjalnej czy sobornej. I tak naprawdę jest to także krytyka idei oświecenia, bo przecież to wszystko zaczyna się w takim oświeceniu, które tak bardzo Zachód zafirmował, Locke, Huma, Kanta, gdzie w co się uderza? Uderza się globalnie w tradycję, tabula rasa. Człowiek nie ma tradycji, człowiek się tworzy od początku. Dlatego oni chcieli zniszczyć nie tradycję poszczególnych wspólnot politycznych, instytucjonalnych. Oni chcieli w ogóle ideę tradycji jako takiej. Nie ma tradycji, do której się masz odnieść. Wszystko tworzysz tam od nowa jako indywiduum. No to jest okropna, fałszywa idea. Idea, która musi być śmiercionośna, która musi być destrukcyjna. My tego nie kwestionujemy, my się z tym pogodziliśmy. A przecież Dugin mówi o tradycji. Owszem, jest to tradycja w kluczu problematycznego, tradycja tak zwanego tradycjonalizmu integralnego, którego jest wyznawcą. Ale w tradycjonalizmie integralnym jest wiele elementów też chrześcijańskich, jest wiele elementów filozoficznych. Choćby Genona, który, na którym się opiera, René Genon, francuski filozof, ezoteryk, bardzo wpływowy. Praktycznie chyba nie ma żadnej książki w całości Genona, o ile wiem, przetłumaczonej na polski. Na rosyjski jest bardzo dużo. Ja bardzo podziwiam Genona, znam go dobrze. Jego koncepcję inicjacji, kontinicjacji, zresztą był nauczycielem Lewiatego, którego potem jakoś zdradził swoiście. Genon krytykował na przykład Lewiatego i Junga za pewne odejście od tradycji, od metafizyki. Sama koncepcja metafizyki, którą Dugin przywołuje za Genonem, nie tylko, jest już
wartościowa, bo przecież metafizyki oświecenia nie przyjmuje współczesna nowożytna filozofia. Jest jakiś powrót. Widać to. Widać ten powrót, tą tęsknotę za metafizyką, ontologią. Ale to jest wszystko filozofia, to na tym się trzeba znać, to trzeba studiować. A nie tylko przyjmować to, co nam dają te liberalne teorie, które rozwijają, której celem jest, jak pisze właśnie, wyzwolenie jednostki wszelkich form tożsamości zbiorowej. I tutaj Francis Fukuyama, cytuje teoretycy liberalni, mówili o końcu historii, że tylko liberalizm jest tą drogą właściwą dla ludzkości. Pisze o tym zwycięstwie globalizacji, mówi, że właśnie liberalizm taki totalny opanował wszystko, prawda? Indywidualizm, nominalizm jest wszędzie. I pokazuje kolejne fazy tej destrukcji jednostki, tej wyzwalania jednostki od własnej tożsamości, między innymi genderyzm, postmodernizm wcześniej, tak? Radykalna krytyka genderyzmu, tutaj pisze w ten sposób, jest właśnie cechą Dugina, potem wiele razy to Putin podejmuje, Zacharowa także, która oficjalny rzecznik Kremla też o tym często mówi. Putin pisze w ten sposób, tożsamość płciowa musiała być zanegowana, podobnie jak inne formy zużytej tożsamości zbiorowej, z którymi stało się to już wcześniej. Skąd wzięła się polityka gender uznająca kategorię płci za coś opcjonalnego i zależnego od indywidualnego wyboru? Mamy tu znowu do czynienia z nominalizmem. Po co mnożyć byty? Tutaj uważają ta, no powiedzmy sobie, ideologia, prawda, rosyjska, idąca za tego rodzaju myślenie, zresztą prawosławni też są za tym, za taką ostrością ujęcia, bardzo radykalnie, że to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Czy na Zachodzie ktoś mówi, że genderyzm jest zbrodnia przeciwko ludzkości albo aborcja? Niech spróbuje. Niech tego spróbuje. To będzie wykluczony na wszelki możliwy sposób. Napiętnowany, stygmatyzowany. Jednocześnie pokazuje, tu już nie będę wchodził w konkretne jego polityczne analizy, ale też pokazuje, że to za tą wizją jest także wiele i samych Amerykanów. Pokazuje, że 70, jest przykład Trumpa, 70 milionów Amerykanów było za Trumpem, że to rozdwojenie jest w Ameryce, więc nie należy całej Ameryki utożsamiać z tym liberalizmem, tak jak on to ujmuje. I tutaj pokazuje właśnie tą stopniową drogę degradacji, mianowicie pozbawienie jednostek ostatniej formy tożsamości zbiorowej, czyli zanegowanie płci, a następnie przejście do paradygmatu posthumanistycznego. W końcu potem do tego transpersonalizmu. W swojej walce o nominalizm, liberalizm, wyzwolenie jednostki i społeczeństwo obywatelskie globaliści przedstawiają się jako wojownicy światła, przynoszący masom postęp, wolność od tysiącletnich przesądów, nowe możliwości i być może także fizyczną nieśmiertelność oraz cuda inżynierii genetycznej. W tym ujęciu wrogiem jest każdy, to podaje wątpliwość liberalizm, globalizm, indywidualizm, nominalizm w ich wszelkich przejawach. A więc wszyscy mają prawo być liberałami, ale nikt nie ma prawa liberałem nie być. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę? No zdajemy sobie sprawę, tylko właśnie nie mamy chyba takiej ostrej świadomości i nie mamy jakichś organizacji takich, które by... No ale tutaj właśnie Tu jest podana, on podaje jakąś drogę, tak jak on to rozumie, tego wyjścia też wskazuje na to właśnie, że te kraje, które to są kraje, które zachowują tradycję, no to są kraje zwalczane też przez Zachód, jak gdzie islamskie kraje.
Oczywiście przecież islam jest też deprecjonowany. Kościół jest za dialogiem islamu, już wykazuje szacunek dla jego tradycji. Tutaj islam jest traktowany jako na tej zasadzie tych przerostów, które tam są, jest to generalizowane. Teraz, jeśli chodzi o liberalizm, bo pojęć jest dużo, jest taka książka wydana przez Państwowy Instytut tak, to jest Patryk Dinen, dlaczego liberalizm zamiótł. Tutaj, w tej książce jest dużo analiz bardzo podobnych, a właściwie nawet jeszcze pogłębionych w jakiś sposób do tego, co mówi Duch, co przypomina Duch. Na przykład tutaj on mówi o liberałach pierwszej fali, są współcześnie reprezentowani przez konserwatystów, którzy podkreślają potrzebę naukowego i ekonomicznego panowania nad naturą, ale nie rozszerzają tego projektu na naturę ludzką. I są liberałowie drugiej fali, którzy coraz bardziej popierają każdy techniczny środek wyzwolenia ludzi z biologicznej natury naszych ciał. Współczesne debaty polityczne toczą się niemal bez wyjątku między tymi dwoma wariantami liberałów. A więc jest taki jakby zamach w tej drugiej fazie, czy może w kolejnych fazach, właśnie zamach już także na tą biologiczną stronę człowieka, która kończy się według Dugina, prognoz Dugina, jakby unicestwieniem ludzkości. Bo to jest jakieś podstawowe zachwianie tożsamości. To jest, że postęp ludzkości w jego liberalnej interpretacji nieuchronnie zakończy się likwidacją człowieczeństwa. Mowa nawet właśnie, jest to plan jakiejś likwidacji ludzkości. I oczywiście możemy uznać nawet ten język za przesadę. Bo taki język spotykany i w mediach, i u rozmaitych też ludzi, którzy nie mają kompetencji, żeby się o tym wyrażać. Jednak niech to będzie, niech obalenie tego, jeżeli to jest przesada, to niech to będzie obalone na sposób racjonalny, na sposób właśnie filozoficzny, analityczny. Jeśli by się włączył do tego głos teologa, to mogłaby być retoryka jeszcze bardziej ostra. I tutaj znowu wracamy do prawosławia, które dziwimy się, że prawosławie wspiera taką wizję. No ale to już jest specyfika prawosławia. Ona, to nie jest tylko to, że prawosławie ma związek z, że jest to teokracja, że jest to cezaropapizm. To jest, jak już ja też wspomniałem, to jest specyficzna teologia oparta na takim monastycznym doświadczeniu, na doświadczeniu mistycznym, które zawsze jest troszeczkę bardziej radykalne niż taka laicka teologia. Na przykład w prawosławie nie ma teologii laikatu. To jest zawsze monastycyzm radykalny, walki dobra ze złem, właściwie Boga z szatanem, przeniesiony na także dla, jako wzór dla osób świeckich. A więc i tam jest choćby teologia antychrysta. Na przykład, czy u nas ktoś mówi o antychryście, o teologii antychrysta w naszej kulturze? Nie, to jest kojarzone głównie tam troszkę ze sporem protestantów z katolikami, tam coś przypominane, jakieś sekty. Nie, natomiast w kulturze rosyjskiej nie ma żadnego filozofa rosyjskiego z Sołowiewem na czele, który by nie ustosunkował się do figury, symbolu czy postaci antychrysta. Co to jest antychryst? Czy tak samo wiedziałem. Antychryst to jest problem fałszywego dobra. To jest problem złego, to jest problem zła, który się podszywa pod dobro, umiejętnie. Problem fałszywego Chrystusa, problem letniego chrześcijaństwa, które krytykuje apokalipsa. I właśnie to jest właśnie to, co chciałem przekazać Państwu, że nie jestem ani za szaleństwami Dugina, ani za jego popieraniem wojny czy agresji. Jak powiedziałem, że jego interpretacja Dostojewskiego dla mnie jest przewrotna i fałszywa. Ale są pewne elementy, gdzie na przykład to jest jego jedna z ostatnich tekstów. Mi się wydaje, że on też dojrzał do pewnych rzeczy. To, co wcześniej mówił, to ciągle się powołujemy na to, co mówił wcześniej. To też wymaga badań.
Jeżeli nie ma żadnej książki, może są dwie jakieś książeczki przetłumaczone, chyba twarda teoria polityczna w jakichś niszowych czasopismach, nie do, tych księgarnych, wydawnictwach, nie do dostania. To nie ma możliwości dyskusji, nie ma możliwości prostowania błędów, nie ma możliwości też uczenia się od kogoś, kto jednak jest erudytą, jest geniuszem. Jest geniuszem. Nie boi się tego słowa. Bo te książki, które on wydał, one są bardzo inspirujące, zresztą dla wielu, to jest już w skali światowej. Nie tylko przez jakieś prawicowe, skrajnie prawicowe, tak zwane prawicowe kręgi. Jest wiele tak kwestii czysto filozoficznych, religioznawczych, też związanych z ezoteryzmem, na przykład konspirologia, którą się on zainspirował, taki temat jakby konspirologii. Można się nie zgadzać, można go wysjonować w tym aspekcie, ale całkiem niedawno Bractwa Tajemne, łącznie z Masonerią, zyskały status badań uniwersyteckich. Pady Graf, prawda? To czy pan Maciej tak doskonale wie, z czego pisał swoje badania prowadzi. Całkiem niedawno Bractwa Tajemne, przecież to jakaś teoria spiskowa, po co mamy to badać? Nie, to jest historia tak samo kultury, historia polityki, Bractwa Tajemne, które trzeba badać naukowo. Właśnie po to, żeby to oddzielić od przesądu, oddzielić od przesady, oddzielić od jakiegoś szaleństwa, które także w tym, jeżeli nie jest badane, to właśnie to szaleństwo narasta. I wtedy my co, machamy rączkami, odsuwamy, no nie będziemy tego czytać w ogóle, bo to jest ideologia, to jest zło. Nie, zbadaj to, błędy też trzeba analizować. Przesądy też trzeba analizować. Bo one są, one się bardziej roją, niż myślimy w naszej głowie i w głowach tak zwanego przeciętnego człowieka. Może tyle na razie. Dziękuję Państwu za uwagę.